Sportowa rywalizacja, zdrowe zmęczenie i nieustająca motywacja. W Staniszczach Małych po raz 18 zorganizowano biegi o Puchar Stoczka. Była kiedyś tu taka osoba, mieszkaniec Stanisz Małych, pan Krzysztof Spałek, biolog z Uniwersytetu Opolskiego, który odkrył bogactwo tych terenów przyrodniczych, opisał całą ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną. No a my, działając tu lokalnie jako Stowarzyszenie Odnowy Wsi Stanisze Małe, odkryliśmy te jego zapiski i za jego przyzwoleniem, z wykorzystaniem też materiałów fotograficznych, oznakowaliśmy trasy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej tu na terenie Stanisz Małych. I stwierdziliśmy, że warto z tym wyjść na zewnątrz. No i takim pomysłem było to, żeby właśnie organizować imprezę sportowo-plenerową, biegi, marsze. W biegach wzięły udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Dla wielu z nich bieganie to rodzinna pasja. Wszystko się od męża zaczęło, nie? On tak nas po prostu do tego zaciągnął, no i tak się wkręciliśmy. Tak już od wielu lat staramy się spędzać aktywnie czas. W tygodniu nie ma czasu, ciężko pracujemy, jak każdy. I praktycznie jeździmy całą rodziną. Jak dla mnie sport to jest moje życie po prostu. Podczas wydarzenia dużą rolę pełnili strażacy ochotnicy, którzy zapewnili uczestnikom bezpieczeństwo. My tutaj zabezpieczamy całą trasę. Poza tym jeszcze zabezpieczenie medyczne. Tutaj jest też nasz znajomy doktor, który też dba o to, żeby wszystko przebiegało zgodnie przepisami, żeby wszyscy byli zdrowi i cali. Było radośnie, rodzinnie i przede wszystkim aktywnie. Tu bierzemy już drugi raz udział, no i będzie, na pewno będzie fajnie, duże emocje. Lubię biegać, tata też biega, to ja też i medali mam dużo, to właśnie chcę mieć dużo. Po biegach wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i wspólnie miło spędzili czas.